Na pewno nie poradzi pan sobie z tym sam? Otóż nie. Zdecydowanie jestem zmęczony, stanowczo przesadziłem wczoraj z 10-godzinnym streamem. Gdzie z 12-godzinnym streamem? Ale no, Spidermana trzeba grać, no. Fabuła teraz. Dla państwa na YouTubie, którzy mi nie towarzyszą podczas moich przechadzek po mieście, to powiem, że tam zrobiłem parę zadań pobocznych, żeby trochę punktów doświadczenia zebrać. Odblokowałem parę kostiumów, tak w ramach eksperymentów bardziej, bo i tak lubię ten taki w kurtce puchowej Milesa. No, tu jest jeszcze jakaś przestępczość. Sobie spróbuję to ogarnąć, tę przestępczość. Łowcy próbują coś rozstawić na tym dachu. Kiedy zacznie działać? Wielonocne, tak dobrze pójdzie. Potrzebny nam teraz. Dopóki nie działa, jesteśmy łatwym celem. Obiecam. Piękny posterunek, ekipo! Mogę go zdemolować? O! Poważne strzelanie tu się odbywa. Zabrakło mi trochę idealnych uników. Mam awans na poziom 14. To 14 to może być. Na 13 to pechowy, to lepiej nie było robić głównej fabuły, nie? A słowcy się kręcą po ulicach, przestępcy kręcą się po ulicach i jeszcze się kręci jakaś banda od podpalaczy. A dla zadania Milesa to mamy jedno zadanie w szkole. Oh shit. Myślałem, że zdążę się chwycić liną. Ale się nie zdążyłem. Państwo gotowi? Na kolejne przeżycia fabularne? Najpierw muszę się zmienić w Milesa. Rozejrzę się po terenie. Incognito. Nie widzę żadnych zbirów. Chcemy popatrzeć z bliska? Witam! Jestem Quentin Beck, mistrz iluzji. A to... To jest Misterio, nie? Moja wspólniczka oraz Cole, moja konsultantka. A to... Nowa generacja rozrywki. Przerzucił się na rozrywkę zamiast przestępczości. Tu jest dużo zrehabilitowanych przestępców w tej opowieści. Znakomicie! Cole... Odważny, też bardzo pouczające, proszę państwa. Przyszłość na własne oczy. Czy ktoś jeszcze ma tyle śmiałości w sercu? Chodźcie, zapraszam, doświadczcie przyszłości! Myślicie, że on tylko udaje? Po prostu idź dalej. I potem nam zrobi krzywdę? Jeżeli dobrze się bawisz, poleć atrakcję znajomym i odwiedź jedno z wielu misteriów, które są rozsiane po całym mieście. Wstęp na razie darmowy. Dziękuję, Betsy. Na pewno to zrobi. No. Ale to jest kolejny taki element zadań pobocznych, gdzie te misteria są... Zresztą zobaczycie zaraz, co ja będę zdradzał wam wszystkie sekrety. Musicie posiedzieć trochę ze mną, doświadczyć tych przyjemności niewątpliwych. Zorganizujmy twoją rozrywkę. Patrząc na te obrazy, pomyśl o swojej przyszłości. O czym marzysz i śnisz. O tak, o takie dane nam chodzi. I gotowe. Wierzę. Udanej zabawy. Bezoba, to jest niezły kostium. Tylko chociaż moja wy. Jeżeli poczujesz się niekomfortowo, po prostu daj nam znać. Kolor może nie ten. Miłego spełniania marzeń.
Dobra, do dzieła. Okej. Nice! O, nieźle! Więc muszę uważać, żeby się nie pomylić. Taki Guitar Hero. Daję radę! O, Jezus. Właśnie tak! No rozumiem! Kurde, strach się podrapać. Dzieje się, ludzie! Jazda! Dobra, przystopujmy trochę. Pięknie! No, dajemy czadu! Ale jazda. Nie słyszę was! Kurde, muszę być skupiony. Muzyka jest trudna. DJ Rock. Głośniej, głośniej! Ganki musi tego spróbować! Jezus. O nie. Negatyw. Lee? Wow! Jak to zrobiłem? Gdzie jest Lee? Czy to się w ogóle dzieje? Teraz walcz, później pomyślisz. Musimy wyciągnąć! Jack! Słyszysz mnie? Tak! Tak, mamy tu dom łamany. No coś ty! Przepraszam, ale nic nie widzimy. Możesz opisać, co się dzieje? Dawałem czadu w klubie! I nagle pojawiły się jakieś zbiry, żeby spuścić mi łomot! O, rany. Ale chyba jesteś cały. Daję sobie radę! Mógłbyś wyciągnąć wtyczkę czy coś? To nie takie proste. Ale się staramy. Dobra. Ekstra. Nowe moce zyskałem tutaj. Co oni i demony tu robią? Co się dzieje w mojej głowie? Z...
Przygotowując iluzję, Beck kazał mi pomyśleć o przyszłości. Czy to o tym właśnie myślałem? Te nowe moce! Już prawie się kupło. Czy nadal dajesz sobie radę? Ledwo! Bądź dzielny! To tylko chwilka! Jezus! Beck mówił, że to spełnienie moich marzeń. Kubaniec. Wygląda raczej jak koszmar. Nie mogę tego grubasa sparować. Jest mikser! Biegnij! Szybko! Jeśli dokończysz utwór, to może uda ci się przerwać program. Jest! Widzisz wyjście? Biegnij! Dobra, pora spadać. Kurde, ja nie jestem fanem takiej psychodelii. Jesteś cały? Tak. Bardzo przepraszam. Dowiemy się, jak do tego doszło. Ale na razie... No, popsuliśmy im tę atrakcję. To Spider-Man nie jest dobrym uczestnikiem tego typu rozrywek. No więc, co to było? O! Rozrywka przyszłości zawiera jeszcze kilka błędów. Cześć, Pete. Fajna kurtka. No i buty. Naprawdę zarąbiste. W sumie to wszystko super. Hej, Miles. Ganki? O, chłopaki. To mój przyjaciel, Harry. Niedawno wrócił z zagranicy i otwiera tu nową fundację badawczą. Chyba my otwieramy nową fundację badawczą. Cześć. Miło mi. Nowa praca? Znajdziesz czas na korki? Coś się wymyśli. Idziemy? Właściwie tamta atrakcja trochę mnie zmęczyła. Spadamy? Okej. Miło było cię poznać. Ciebie też. W porządku? Tak. Wiesz co, złapiemy się później. Może zagadaj Milesa. Sprawdź, jak się ma. Jasne, zagadam. Okej. Wydawali się spoko. Szkoda, że przegapią najlepszy wieczór w życiu, a? Może zagadam Milesa, ale może przy innej okazji na to wygląda. Ej, w ogóle to jest fantastyczny pomysł i jest... Okej, to mi się podoba. Dziś robimy sobie wieczór najlepszych hitów naszego dzieciństwa. Na szczycie listy ulubione atrakcje każdego z nas. Zobaczymy, jak to... A, bo mam wyłączone wszystkie te QTE. Nie masz pojęcia, z kim zadzierasz. Powodzenia. Przyda ci się. Ej, Pete, dasz radę. Dobra, zawodnicy. Palce na spuście, wzrok na celu. Okej. Gdzie ten Venom? No wszystko przyjdzie pora. Ej, bo ja w ogóle strasznie lubię te historie, kiedy mamy do czynienia z dwoma różnymi bohaterami i między nimi się można przełączać. To jest super sprawa. Tylko próbuję sobie przypomnieć, kto to pierwszy wprowadził z takim powodzeniem, bo na pewno GTA 5 zrobiło to nieźle, ale nie wydaje mi się, żeby w GTA 5 pojawiło się to pierwsze, jako pierwsze. Coś musiało być wcześniej jeszcze. I powracający mistrz zachował koronę. Czekajcie, nie chcecie nagrody? Nie, nie, dzięki. Chętnie przyjmę koronę. Saints Row to robiło? No, nie widziałem. Nie, bo The Last of Us no to było... Chodzi mi raczej taką grę, gdzie równolegle toczą się te przygody i można się przełączać w trakcie, że raz to wedle waszej decyzji, a nie wedle fabuły. Był tak straszny, jak go pan... Jak mogłem dać się na to namówić?
Ach, czujesz ten zapach popcornu? Jak możesz myśleć teraz o jedzeniu? Znasz mnie! Mam wiele talentów! Jasne! Znają swoje miłosne rynki. Coś jeszcze było przed GTA 5, ale chyba GTA 5 spopularyzowało dobrze, znaczy mocno ten pomysł. Zabawę z sokowirówką mamy już z głowy? Już zapomniałam, jakie to fajne. Zrobione. Nie, Beyond Two Souls to też były dwie postacie, no ale to też jakby fabuła decydowała o tym, kto kim i kiedy. Delfinów, może innym razem. Są Państwo zainteresowani atrakcjami, czy wolicie pójść prosto? Dziecko da radę! Przed siebie. Piramidy to najbardziej stabilna konstrukcja. Przekonajmy się. Znam kogoś, kto przewalił na piramidzie 20 baksów. I Iris, ja wiem, ty zawsze chcesz, kurde, wszystkie atrakcje zobaczyć. To nie powinno być możliwe. Tak, już tam materiały Dubiela, materiały Gonciarza, materiały Wardęgi już oglądałem. Ale one są za paywallem u mnie. Nie mogę tego puścić na publiczny, bo to jest... jest straszne, zwłaszcza film Dubiela jest potworny. Sprawdzimy, jak silna jest nasza miłość. Okej, idźcie potwierdzić swoją... Właśnie, w laboratorium rybek nie karmiłem, ale nie wiem, gdzie były. Sprawdzę, jaki dziś ze mnie Kasanowa. Powodzenia! Wielka miłość? Zero presji. Co ta maszyna może nam powiedzieć? Na przykład, że powinniśmy razem zamieszkać? Albo, że teraz jest za dużo na głowie, żeby o tym myśleć? Tak, może. Harry nie wie, że Peter jest Spider-Manem. Nie wie. Sprawdza naszą temperaturę? Albo nasze pH? Wątpię, żeby była tak zaawansowana. Tutaj, teraz spróbujmy... No, ale MJ wie. Mary Jane. I kolejna z głowy. Dobrze. Sprawdźmy te atrakcje wszystkie. Z tobą za kółkiem? Podziękuję. Okej. No trochę przypomina jakby GTA, to jak to miasto jest zbudowane i te atrakcje wszystkie, które tutaj... Spokojnie, pomogę ci. Tombstone. Czy to? Tombstone? Co on tutaj robi? Chyba pracuje jako mechanik i ratuje ludzi. Już nie pamiętam, z kim ja się biłem w pierwszej części. Na pewno... Dzięki za pomoc. Mogą źle się skończyć. Kurde, żałuję, że nie przyszedłem jeszcze raz jedynki i Milesa Moralesa. Obczaić kolejkę. Jedynka z dodatkami była super. Tam były dwie takie fajne historie. Tylko podzielili dodatki... Misterio... Ten park działa na byłych superzłoczyńców jak magnes. Nie wiem, czy pamiętacie. W pierwszej części były dwa dodatki, oba były podzielone na trzy części. Więc tak w zasadzie mieliśmy sześć segmentów różnych i trzeba było czekać między jednym dodatkiem a drugim. Strasznie to irytowało. Ale to były fajne historyjki nawet. Nie sądziłam, że demon szybkości tak mnie ucieszy. Nie pamiętam, w pierwszym DLC do Spidermana 1 nie pamiętam, z kim walczyłem. Właśnie to nie był Tombstone czasem wtedy? Wiesz, że chcesz porzucać do kosza! Ziom. Nie wiedziałam, że tak lubisz koszykówkę, Harry. Ostatnio mam tyle energii, że mogę wszystko. O, no proszę. Tak, pokaż mu, jak to się robi! Tak! O to chodzi! Wcześniej miałem włączone te minigierki, teraz je wyłączyłem, bo już je robiłem parę razy. Więc dla mnie to żadna atrakcja dodatkowa. O! Tędy nie przejdę. Za tobą! Ciężko się przycisnąć między tymi ludźmi. Wszystko jest nieco zużyte, ale endorfiny wciąż te same. Ciekawe, czy jedzenie jest tak dobre jak kiedyś. Na pewno dobrze pachnie. Nie widzę więcej atrakcji, tylko jedna mi została chyba. A nie, są tutaj jeszcze. O, no tak. Tak, był w DLC, no właśnie. Więc on był i jeszcze był jeden taki... No, ale już nie pamiętam.
No to może nieważne. Chyba muszę gdzieś na górę wejść. Dobra, wiem, że mieliśmy nie gadać o prawdziwym życiu. Przepraszam. Jezus. MJ, musisz wpaść do Fen. Zobaczyłabyś biuro Pita. No wiem, że muszę. Ale ostatnio staram się zaimponować Johna. Szefowi. Mówisz o Johna Jamesonie? Tym oślizgłym krzykaczu? Ty masz robić, co on każe? No, jeśli nie chcę stracić pracy. O, tutaj coś jest. No weź, najwolniejsza ze wszystkich opcji. Chodź ze mną. Jakie to uczucie? Jest dziwnie wysoko. Czy pytasz o bycie przystojnym, albo czarującym? O bycie Peterem. Bycie Peterem jest spoko. Oboje potrzebujemy więcej takich wieczorów. Jest, ma to swój urok. Ja nie wiem. Zawsze jakieś takie sobie momenty spowolnienia w grze akcji, to mam takie poczucie, że będziecie się nudzić przy tym. Za wysoko. Dobra. Odroczona obietnica na mały palec. Ale może nie będziecie. O to chodziło. Całkiem niezły relaks. Jeszcze dwie. Skrypt na skrypcie? No to są takie, wiesz, to są takie małe przyjemnostki, których zresztą nie trzeba robić wcale, jak się nie ma ochoty. Miło się tak powłóczyć. Oglądać innych. Nie pamiętam, kiedy ostatnio mieliśmy tak przyjemny wieczór. Minęły chyba całe wieki. Oni wszyscy muszą odpocząć. Harry musi odpocząć. Peter, Mary Jane. Dzielasz tych gorków w każdej wolnej chwili. To jednak dużo pracy ktoś włożył w to. Wy to zawsze harowaliście jak jakieś woły. Czasem trzeba się zatrzymać i trochę pożyć. Mówi gość, który założył fundację zaraz po tym, jak... A to jest opcjonalne bardzo. Wiem, jakie to szczęście, że dostałem drugą szansę. Mam obowiązek dobrze ją wykorzystać. Czekajcie, a może to? Hej, Pete, to najlepsza noc w moim życiu. Hej, Harry, zgadzam się. Chcę tu urządzić urodziny w tym roku. Nie sądziłem, że doczekam kolejny. Kurde, ale naprawdę ten silnik jest dobry w tej grze. Cały Nowy Jork jest praktycznie widoczny z tych miejsc. Jestem pod wrażeniem. Ale jazda! Jeszcze jedna i mamy nagrodę! Tak czy siak. Wiem, jakie to szczęście, że dostałem drugą szansę. Mam jeszcze coś mi tu zostało fajnego. O, tu na przykład. A, wiem, co to jest. Nie! Cholera! Wiedział. Naprawdę? Człowiek jest... Byliście kiedyś w Wesołym Miasteczku takim z prawdziwego zdarzenia? No dobra, Hyderki. Wyłaźcie, gdziekolwiek jesteście. Stary, trochę przesadza. Mam cię. No co? To nie świnki. Człowiek sobie myślał, a kiedyś będę dorosły, to będę miał kasę na wszystkie atrakcje, a potem jesteś dorosły i w zasadzie już cię te atrakcje nie bawią. Nie, ale dzięki za uwagę. Tak! To masz, głupia hydro! Hej, MJ. W porządku? Tak, dzięki. Tak, MJ, pokaż im siłę przeciwstawnych kciuków! Ja nie byłem nigdy w Energylandii. Energylandia. Potrzebowałam tego. To czyją twarz widziała? Na kretach. Nie ma w grze Chinatown? No, nie widziałem. To już wszystkie. Miałem takie poczucie, że dosyć dobrze jest odtworzony ten Nowy Jork, jeżeli chodzi o skalę i... To może ten plus. Jest uroczy, zmieści się w torebce. Wybierz nagrodę. A! Nice! I to mi się podoba. Dobra. Zmierzajmy w stronę fabuły. Płacisz 300 za to, żeby pograć Spider-Manem. A masz symulator Wesołego Miasteczka? Wszystko gra? No nic na siłę tutaj. A można od razu pójść tutaj do tego żółtego znacznika.
Na niebiesko są oznaczone zadania poboczne, na żółto są te główne. Kiedy gra wyszła? Chyba dzisiaj. Nie? Już straciłem. Ja mam. Już dosyć długo mam tego Spidermana. Co to było? Ktoś cię rzucił. Oficjalnie dzisiaj, no. Oficjalnie dzisiaj. Wiecie, że nigdy tego nie zdejmę, nie? Zamierzasz przyjść w tym do biura? Współwłaściciel pozwala. Panie przodem. Mój gentleman. A kiedy... Pytałem już, kiedy jest premiera Alan Wake'a? Wszystko git? Denerwuję się. Za tydzień? Będzie dobrze. Alan Wake'a to się trochę boję. Assassin's Creed Mirage też bym... Pewnie warto byłoby, żebym ograł. A nawet... Nie miałem okazji. City Skylines. To będzie fajne. City Skylines zawsze się dobrze u mnie oglądało. Na streamach i na YouTubie. O czym? O czym wy tam szepczecie? Tylko przypominam MJ, żeby nie wystawiała rąk poza wagonik. Jest też tak, że tak dużo osób czekało na takiego staroświeckiego asasyna. I wyszedł ten Mirage i tak totalnie bez echa. Może w mojej bańce nikt się nie interesuje. Wszyscy narzekają, że Valhalla była za duża. Ale dużo osób w nią grało. To jest chyba taki dowód na to, że czasami gracze myślą, że czegoś chcą, ale jak to dostaną, to nie są specjalnie zainteresowani. Wymęczenie serią trochę, no to tak jak filmami Marvela być może. Okropny jest ten Mirage? Ciekawe. To było mocne! No nie? Potrzebowałam tego. Nieustraszony przywódco, co teraz? Ostatnia atrakcja naszego wieczoru. Tak zwany siłacz. Ciebie, stary. Nigdy nie trafiłem w ten dzwon, ale wciąż marzyłem. Ciągle wracałem. Teraz ci się uda. No. My już wiemy na podstawie tych cutscenek wcześniejszych, że Harry ma symbiota. Pragnie twój ulubieniec. Kto? Johna? Niczego. Nie wspominał o moim tekście. Wciąż nie wierzę, że to twój szef. Muszę coś przywalić. Pytanie tylko, kiedy się ten symbiot ujawni i w jaki sposób. Coś czuję, że tutaj. Może być dobry moment. W sensie, ja też już to wiem, ale jak pierwszy raz tutaj podchodziłem, to myślałem, o kurde, teraz trzeba uważać na Harry'ego. Okej. Okay. Peter zawsze musi popisywać. Ostrożnie, nie zrób sobie krzywdy. Jedyne, co może tu ucierpieć, to twoja duma. Chłopcy, bez dąsu. Zaczyna się. Uważajcie, mili państwo. To chyba faktycznie mój rok. Harry, to było nieoczekiwane. No, nie mam pojęcia, jak to zrobiłem. Okej, okay, a co powiecie na coś bardziej spokojnego? Kolejka do diabelskiego młynu jest krótsza. Dobra. Jest dużo takich fajnych, zaskakujących motywów w tym Spider-Manie 2. Takich, że wiecie, że coś się chyba szykuje. Hej, teraz wy nieco się pomigdalcie, a ja może załapię się na kilka jednorożców. Miłość. Wyglądasz na szczęśliwego. To zabawne. Harry dostał drugą szansę, ale czuję, że ja też ją dostałem. Będzie z was genialny zespół. Nie, Peter jeszcze nie wie o symbiocie. Tylko my wiemy, bo żeśmy widzieli rozmowę Harry'ego i Normana. Osbornów. Czy jesteś na pierwszej stronie? Będziesz redaktorką. Mogłem wziąć szampana.
Łowcy skorpiony i eksplozje, ojej. Johna wybrał artykuł nowego. Oh, MJ, ja... Ma już 5000 wyświetleń. 5000 wyświetleń, szaleństwo. Muszę napisać coś innego. Jakoś go przekonać. Żeby przekonać Jamie'ego, to trzeba skrytykować Spidermana i już. I hej, gdybyś potrzebowała pomocy Spidermana z sąsiedztwa, to z nas też byłby niezły zespół. Choć nie zawsze pamiętam o szampanie. Nadrobimy. Mm-hmm. Może będą oświadczyny nawet. Czy daleko ja sam zaszedłem? Tak, daleko, daleko, daleko. Daleko. No ale to fajnie poznać grę i potem już tak na spokojnie państwu opowiadać. Pilnować Tombstone'a! Dużo mi zajęło nauczenie się walki. No, łatwo błędy popełnić. Tombstone. Łowcy na niego polują. Spidermana, tak? Na którego złoczyńcę teraz polujecie? Mysterio? Tombstone'a? Majok nie może nam przeszkodzić! Załatwić go! Nie spodziewaliście się mnie, tak? No, ja was też! Chciałem tylko jeden wolny wieczór, ale nie! Kurde, ten kapelusz! Odbiór! Udało nam się już dostać do Tombstone'a, ale nie możemy... Niespodzianka! Myśleliście, że nie najmoc przyjaźni na mnie podziałają? Kurde, te dziady tutaj... Tombstone da sobie radę! Wszystkich nas nie pokonasz! Nie pozwolę, żeby zrobili krzywdę ludziom w parku! O nie! Harry! No dawaj, Harry, odbierz, odbierz! Hej tu, Harry, zostaw wiadomość. MJ! Harry nie odbiera telefonu! Nie mogę się opędzić od tych łowców! A nigdzie go nie widzę! Za chwilę nasz kosz będzie na ziemi. Zadbam o niego. Ty też na siebie uważaj! Wszędzie chodzę ze swoim symtariańskim pomocnikiem. To tak nazywasz swój Sable Stingray? Wciąż nad nim pracuję. Dam znać, jak znajdę Harry'ego. Patrz wagę! Nie są też twardzi, kurde. Zmęczeni? Spocznijcie! Ruchu! Jeszcze ktoś tam został? Dobra. Część z nich załatwiona. Ja będę teraz cały czas w tym kapeluszu? To tam pracował Tombstone. Jest twardy, ale oni też! Uwaga na sieci! Przejdźcie go! Uwaga nad nami! Uważaj! Kurde, mnie zapał w powietrzu. Wiem, że te ciosy trzeba zablokować, ale nie zawsze się da. Odpalcie silniki i niech wygra najlepszy pająk. Spider-Man czy Tombstone? Snajperzy. Ja
MJ! Masz Harego? Nie, ale widziałam misterię. Skilly Cravena nie interesują się. No, wcale. Czyli chcą tylko Tombstone'a. Dzięki za cynk! No. Będę szukać Harego. Okej. Możecie wrócić później, to nie. Ich dziadów tylko przybywa tutaj, co? Pająk schwytany. Bierzcie tu są. Ideloni! Te sieci to nie przelewki! Pozbyć się pająka! Zwierzyna na muszce! Ja ci dam zwierzyna. Stwórz nam salwę! Jeszcze jak ten kapelusz nieszczęsny zgubiłem. Nie ukryjesz się! Ugrzałem wam na dobre! Cel na mnie wody! Sieci! Wracaj na ziemię! Robi! Dosyć widowiskowe są te walki, kurde, one tyle frajdy sprawiają, że szok. Nie ukryjesz się! Że jest ich strasznie długo. Dużo, w sensie. O, fuck! Ja się nimi zajmę, Tombstone! A ty postaraj się przebić przez sieć! Nie sądziłem, że będziesz mnie kiedyś bronił! Całkiem jak Jaloni! Ale szef tych gości chce twojej głowy! Jest łowcą, a super złoczyńcy jego zwierzyną! Pewnie nie zechce wysłuchać mojego kuratora. Bo powie, że się zmieniłem. Po tym, jak zabił Skorpiona? Raczej nie! Blankuję go! Pieprzone ptaszki. O, shit! God damn it. Mogę strzelać! Pozbądźmy się, pająka, raz na zawsze! Nic z tego, Spidey. Przygotowaliśmy się. Co, boisz się? Jezu, tyle ich tu jeszcze jest. Chyba będzie ostatni. Odciągnąć pająka! Już! Już jestem, Loni! Nie spadaj, nie spadaj! Absolutnie nie ma szans na przygodę w wesołym miasteczku bez przeprowadzającego się diabelskiego koła, nie? Fajny jest ten kostium nawet, muszę przyznać.
siadamy! O, tak, Mary Jane. Trzymaj, Peter, trzymaj na miłość boską! Patrzcie, jaka siła, kurde, super bohaterska. Pomocy! Przepraszam! Tego się państwo spodziewali? Harry! I ta muzyka? Dawaj! Trzymam was! Czy to było? Tak! Okej, musimy pogadać. No, musimy. Spider-Manie. Wiem. Ale najpierw, dlaczego wyłażą z ciebie macki? To chyba skutek terapii. Doktor, no wcześniej nie wiedział, teraz się domyślił, zakładam. Szkielet, ale nie wiedziałem, że może... Czekaj. Wiesz, co to znaczy, prawda? Obaj mamy supermoce. Pomyśl, co możemy zrobić, żeby uzdrowić świat! Wybacz. Chyba muszę jeszcze ogarnąć, jak to działa. Wiesz... Tak mi przykro, że nie mamy ultranowoczesnego laboratorium, żeby to przetestować. Pójdę sprawdzić, czy jest pusto. Widzimy się. Czy to jest Venom? Trudno powiedzieć. Na pewno jest to symbiot. Zgodnie z takim komiksowym lore, to Venom powstaje na skutek połączenia Spidermana z symbiotem, nie? Hej, widziałem, co się stało na koni. Co to było? Cóż, pamiętasz mojego kumpla Harego? No... To był on? Jak to? Szczerze, nie mam bladego pojęcia. Chyba ta terapia go tak... O, to Harry, muszę kończyć. Hej, oczyściłem fundację. Dobra, polecę tam. Polecę. Ile razy tak mówiłeś i dosłownie poleciałeś? Do tej pory Spider to nie latał za bardzo. Ale jest to fajny wynalazek, muszę powiedzieć. Fenomenalny wynalazek. Gibanie się na linie jest super, ale... Ale szybowanie jest też super. No więc, droga do Venoma jeszcze jest długa. W ogóle to origin story jest takie, że symbiot najpierw z Peterem Parkerem się połączył, a potem Peter tego symbiota odrzucił i ten symbiot trafił do dziennikarza. Czyje błagania o pokój zostały zagłuszone przez nawoływania do przemocy? Czyje? Sami wiecie! Spidermana! W wyniku brutalnego ataku jedno z naszych ulubionych. Ten się tutaj... Jeśli mnie słyszysz, Marko, nie interesuje mnie teatr lalek! Próbuję tu pomóc! Thank you.
64 combo. Nabite. Dobra. Tak, tak, gram na PS5, na nic, na niczym innym się nie da zagrać. Zapytałem, czego chcą. A oni na to, że drzemiącej we mnie bestii. A ja od dawna tak nie byłem. Przecież się obiecałem. Marco porzucił Sandmana dla swojej córki. A Craven obudził go na potrzeby tych głupich łowów. No, Craven. Kawał łotra z niego, co? Proszę miłego państwa, w drodze do celu mamy szeroki wybór aktywności. Myślę, że tamta aktywność to jest ten prowler, więc ona raczej jest tylko i wyłącznie dla Milesa, a jako że jesteśmy Peterem, to sobie sprawdzimy ten... O, to zadanie sobie sprawdzimy. No to też po drodze jakby. Ale zanim tam podejdę, to ogarnę sobie kolejną skrzynkę z częściami. Up. Posłucham podcastu. Porozmawiajmy o Coney Island. Według najnowszych doniesień było wielu rannych, ale nie było ofiar śmiertelnych. Przynajmniej tyle. Ale jest też mnóstwo niewiadomych. Kto dokonał ataku? Kim jest mężczyzna, który pomógł Spider-Manowi? Powiem szczerze, że to mi niestety przypomniało walki między Undergroundem i Roxxon z zeszłego roku. Ale miejmy nadzieję, że skoro w mieście jest dwóch Spider-Manów, to może obejdzie się bez chaosu na olbrzymią skalę. Każdy, kto mówi, że takie rzeczy nie dzieją się bez przyczyny, powinien za karę chodzić w mokrych skarpetach. Do końca życia! Spider-Manie, tutaj! No, dobra. Udało nam się podłożyć ładunki w każdej strefie, oprócz ostatniej. Tam jest ekipa wybrzeniowa. Jest ich czwórka. Znajdę ich. Tylko miejcie włączone radia. I niech nikt nie tyka detonatora. Ej, no faktycznie, dzień się zrobił, bo to jest zadanie dzienne. Spider-Bot uwinie się tam szybciej niż ja. Daj czadu, malutki. Niech tatuś będzie dumny. Co chciałem powiedzieć? Że... Aha, w Nowym Jorku? No Nowy Jork jest 1:1. Ja znajdę ludzi. Clarki wydostanę. Chociaż pewnie niektóre... Nie wszystkie się zgadzają. Osiedla? Bo ktoś mówił, że nie ma Chinatown. Ja to jeszcze tego nie widziałem, ale może faktycznie nie ma. Hej, to ja, Spider-Man. Przekazałem twoją lokalizację strażakom. Zaraz zjawi się pomoc. Będzie dobrze. Spider-Manie! Dziękuję. Hej, Clark. Wysyłałem namiary. Macie je? Już jesteśmy w drodze. Dzięki. Spider-Man tu jest. Wszystko będzie dobrze. Uuu! Shit. To znaczy... w mordę. Ja nie powiedziałem wam, to jest zadanie oznaczone płomieniami. To jest zadanie, to jest jedna z linii pobocznych, fabularnych dla Petera Parkera. I tu też jest sporo niespodzianek, także spodziewajcie się państwo. Przeżyć. Ja nie wiem czemu. Czy ja trochę spoileruję, czy ja trochę państwa nakręcam? A, wczoraj było Chinatown, tak? Halo! Nie mogę się ruszyć! Wytrzymaj, wyciągnę cię! O, dziękuję! Czemu nie gram z wami na streamie, tylko przechodzę wcześniej, bo ja już miałem grę dostępną od tam 2-3 tygodni, więc... A nie mogłem jej streamować, bo embargo jest. Strażacy wiedzą, gdzie jesteś i zaraz tu będą. Wszystko będzie dobrze. Dziękuję. Więc pograłem trochę, żeby poznać grę. Zaraz dostać nowe namiary. Już są. Pójdziemy tam, jak tylko wydostaniemy pana Wróblewskiego. Jak się robiło te ćwiczenia oddechowe? Ej, Devachi, ty jesteś jakiś strasznie... Już mnie chyba ze czwarty raz pytasz, co ja sądzę o tej części i ja czwarty raz muszę odpowiadać 10/10. Weź to sobie zapisz. W końcu. Dla mnie to jest absolutna rewelacja, no. Dobra, dokąd ja zmierzam? Mnie teraz wybił z rytmu. Tam się nie da. Tu się nie da. Dobra.
Wróćmy. Też się za bardzo nie da. Już teraz się zgubiłem, cholerny świecie. O, proszę. Już go oznaczyłem. Okej. Mamy to. Jest tam ktoś? Chyba złamałem nogę. Wyciągnęcie. Sekunda. Bum! Strażacy są już w drodze. Postaraj się nie ruszać. Wkrótce cię stąd wyciągną. Dobrze. Dziękuję, Spider-Man. Nie ma sprawy. To świetna okazja, żeby przetestować nowe ulepszenie. Oby moje ubezpieczenie to pokryło. Okej. Hej, Clark, dostaliście namiary, które wysyłałem? Ruszamy tam. W środku jest już tylko jedna osoba. Szybko, Spider-Manie. Ogarnę. Nie przyszedłem całej, nie przyszedłem. Bardzo dużo pograłem, dużo zrobiłem wątków pobocznych, trochę fabuły porobiłem, ale przede wszystkim chciałem grę poznać, tak żeby trochę na luźnie, na luzie większym wam opowiadać tę historię. Jak już się trochę zna te opowieści, o, shit, chyba leciałem tam, gdzie nie powinienem. Okej. Okay. Jak już się zna trochę tę historię, to można się skupić trochę na czacie, trochę na opowiadaniu historii. Pomocy! Już idę! Wytrzymaj! Strażacy są już w drodze. Nic ci nie jest? Nie, ale widziałem kogoś kilka minut temu w fioletowej kurtce. Koniecznie mu pomóż. Hej, Clark. Właśnie wysłałem wam nowe namiary, ale podobno w pobliżu jest ktoś jeszcze. Naprawdę? Nikogo nam już nie brakuje, ale jeśli go znajdziesz, wyciągniemy go. Dobra. Czy mnie nie kusiło przejście całego wątku? Kusiło mnie, oczywiście, że mnie kusiło, ale też chciałem trochę sobie zostawić, żeby mieć jakąś niespodziankę w waszym towarzystwie. Po drugie też miałem trochę zajęć dodatkowych. Mi nie starczyło czasu. Chciał pokombinować. Okej. Rozumiem, że nie chcemy dać się kopnąć prądowi. Ile procentowo przeszedłem? Musiałbym zobaczyć na tym save'ie. Chyba 43%. To może znaczyć dużo i może znaczyć mało, nie? Bo to jest otwarty świat, tam jest dużo takich wątków pobocznych, znajdziek i one mogą się liczyć jako procent, ale... Okej. Tych ziomeczków żeśmy już spotykali parę razy na mieście, oni podpalali wszystko dookoła. Brzmi jak jakaś sekta. Zaraz. Przecież już z nimi walczyłem. Zorganizowani i fanatyczni. Ta sekta jak w morze strzeli. A co z tym intruzem, który nam się tu kręci? Wszystkich nas nie powstrzymają! A teraz szukaj zapasu! Przydadzą nam się w kolejnych dniach. Okej. Flame się na tobie zabił. Co nie? Nic nie mówiłem policji. Nawet nie wspomniałem o Flame'ie. Po prostu chciałem odejść. Więc powinieneś był pamiętać, że rodzimy się i umieramy tak samo. W bólu. Co?
Uciekaj stąd! Kurde, za każdym razem jak taka akcja się zaczyna... Miasto głupców! Zajmij miejsce wśród niegodnych! No, to co mnie czeka? Niekończąca się walka? Śmierć pod gruzami? Zamiana w ośmionożnego człeka pająka? Spłoniesz razem z resztą niegodnych! To wszystko? Okej! Wypadł z ogniem! Oh, shit! Oh. Trzymaj się, Peter! Miles nie ma takiego poczucia humoru sucharowego. Też to słyszeliście? Jak Peter. Hej, słuchajcie, możemy pogadać na zewnątrz! Wszyscy cali? Nie licząc tych znokautowanych, rzecz jasna! Jest z nami lepiej niż z tobą będzie! Flame płonie wiecznie! Kurde, mało. I wy jesteście! Tylko wy jesteście godni przetrwać to, co nadchodzi! Wykończmy go, nim zjawi się policja! Jestem prawie pewny, że najpierw ten budynek się rozpadnie! Jest w budynku! Uwaga! Jest tak dużo, to jest masakra. Ale dałem radę. Flame płonie wiecznie. Ja nie wiem, jak w tym Spider-Manie Avengersi wyglądają, ale to zaraz pogadamy o tym, jak wyjdę na miasto. Oho. Dzięki. Więc kim jesteś? Tu cię mam. Hej! Nigdy nie lubiłeś, jak paliłam. Yuri? Z Wallem mówią na mnie Rafe. Chyba nawet mi pasuje. To jest ta policjantka z pierwszej części. Co się z nią stało? Później. A co z nimi? Podjęli już decyzję. Skąd ona ma te moce? W sensie, skąd ona jest taka... Każdym tak łatwo zostać superbohaterem. W świecie Spidermana. Że się nie da. Ten kostium zaraz, co Peter Parker ma, trochę przypomina tego. Już sobie poszła. Blue Beetle, tylko czerwony. Będzie potrzebowała czasu, a ona zjawia się w tym kostiumie jako Rafe. Muszę mieć na nią oko i na tych sukciarzy. Mam za mało oczu. Miles? To jakiś obłęd! Nazywamy go symbiontem. On cię wybrał. Ściągnijcie to z niego! Gotowy na badania okresowe? To ja jestem bohaterem. Nie ty.